Równocześnie dla chóru na ręce pani prezes przyznajemy za pracę artystyczną w Społecznym Ruchu Muzycznym z okazji jubileuszu 80-lecia działalności ten skromniutki puchar. Dziękuję bardzo. Trzeba go napełnić. Pani Mario, jeszcze chcemy skierować choć kilka słów podziękowania za pani pracę, za pani poświęcenie. Stąd list skierowany do pani prezesa chóru mieszanego towarzystwa śpiewaczego Melodia w Mielcu. Z okazji 80-lecia działalności chóru mieszanego towarzystwa śpiewaczego Melodia w Mielcu składam serdeczne życzenia, gratulacje i wyrazy uznania. Niech świętowany jubileusz będzie powodem do zadowolenia, niech będzie bodźcem do dalszego działania. Życzę pani dalszych sukcesów, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. Pan Antoni Stańczyk, dyrygent chóru mieszanego towarzystwa śpiewaczego Melodia w Mielcu. W imieniu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie składam serdeczne gratulacje oraz słowa szczerego uznania z okazji 80-lecia działalności chóru mieszanego Melodia w Mielcu. Jubileusz ten to doskonała sposobność do zwrócenia uwagi na znaczenie i niepodważalną rolę w podejmowaniu inicjatyw mających na celu podnoszenie kultury muzycznej społeczeństwa oraz pielęgnowania dorobku minionych pokoleń. We współczesnym świecie, który opiera się na materialistycznym wizji rzeczywistości i przedmiotowym podejściu do człowieka, wszelkie działania pobudzające wrażliwość człowieka, przypomnienie o wielkich wirtuozach i mistrzach muzyki klasycznej, ciągłe i systematyczne odczuwanie muzyki jest walką o godne człowieczeństwo, walką o humanitaryzm, walką o artyzm w szarej codzienności. W tej trudnej i mozolnej pracy życzę wytrwałości, aby osiągane efekty dawały satysfakcję i nadzieję na realizację zamierzonych celów. Życzę wszelkiej pomyślności i sukcesów w kolejnych latach działalności. Łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia. Szanowni Państwo, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że działanie wszelkich form, tych, które swoją wolną chwilę, swój wolny czas, to, co mogliby spędzić na przyjemnościach w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół, poświęcają na każdą jedną chwilę, jeśli to jest możliwe, na próby, na spotkania przygotowujące do wszelkiego rodzaju występów i koncertowania. I wiem także, że gdyby nie było wsparcia dla tej działalności, gdyby nie było pomocy osób, które są życzliwe dla wszelkich przejawów, inicjatyw i działań społecznych, tych działań by po prostu nie było. I kierując ogromne słowa podziękowania, aby nie przedłużać, bo mam tu listy z podziękowaniami, w których jest zawarta właśnie ta treść, proszę o przyjęcie tych podziękowań pana Jacka Tejchmę, dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. Ogromne dziękuję. Pan Daniel Kozdęba, prezydent miasta Mielca. Ale jest to tak, że dużo myśli i wspiera. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Czcigodny ksiądz prałat Kazimierz Czesak, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Mielcu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
I mamy jeszcze dyplomy podziękowania dla pana Stanisława Bryg za pracę organizacyjną i artystyczną w Społecznym Ruchu Muzycznym. Oraz pana Władysława Majki. O, to jest pan Majka. Czy może podejść? Władziu, pokaż się, gdzie jesteś. Jest. Życzę następnych pięknych jubileuszy, wielu wspaniałych koncertów i wszystkiego, co najlepsze. Ja osobiście również gratuluję i wszystkim, którzy otrzymali wyróżnienia, podziękowania, odznaczenia. A myślę, że na sali znajdują się też osoby, które by chciały to osobiście uczynić. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Myślę, że tak jak Państwo, tak wszyscy mieszkańcy Mielca są dumni, że dzisiaj chór Melodia obchodzi 80. urodziny. Jestem mieszkanką Mielca i przez wiele lat, przechodząc koło Domu Kultury, nie będę mówiła ile lat, ale często było słychać, jak Państwo ćwiczycie. Były to różne pokolenia. I chcę przypomnieć, że w moim bloku mieszkał pan Jerzy Kopcewicz, który zawsze wybierał się na próby. I był zawsze uśmiechnięty. I mówił, że lubi z chórem śpiewać. Na sali jest jego małżonka. I myślę, że te chwile również dla pana Jerzego, ale dla wszystkich, z którymi pracował. W tym samym bloku mieszkała pani Basia Polańska i ona też z państwem pracowała. I przez te wszystkie lata mieliście państwo to szczęście, mówię do śpiewaków, że pracowali z wami ludzie wyjątkowi. Dzisiaj pan Antoni Stańczyk, ale to kolejne pokolenia dyrygentów. Ale przede wszystkim śpiewacy, którzy mieli wielką pasję, którzy zarażali wszystkich swoim pięknym śpiewem, muzyką płynącą z serca. Chciałabym również podziękować, bo jako mieszkanka Mielca mam okazję słuchać was przynajmniej dwa razy do roku na nieproszonych koncertach. Na koncertach, które odbywają się w kaplicy w Bursie, w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i w drugi dzień Bożego Narodzenia. A zatem za te wszystkie koncerty, przez te wszystkie lata, że Państwo wytrwali, że Państwo ubogacali życie kulturalne Mielca. Na ręce pani prezes Marii Sobińskiej moje najlepsze życzenia dla każdego z was, ale również ogromne gratulacje za to, że w gronie chórów polskich macie swoje wspaniałe i wyjątkowe miejsce. I czego państwu życzyć? Na sali siedzi tylko część państwa fanklubu. Żebyście państwo przez te wszystkie lata mieli dużo przyjaciół i zawsze pełną widownię i w kościołach, i jeżeli koncertujecie w innych miejscach, ale przede wszystkim w Mielcu.
żeby mielczanie was kochali. Wszystkiego najlepszego. Ale to gorące brawa. Dziękujemy pani poseł Krystynie Skowrońskiej. Bardzo dziękujemy za te piękne, ciepłe słowa. I przed państwem marszałek Władysław Ortyn, województwa podkarpackiego. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowna pani prezes, szanowne panie, panowie, mistrzu, bo tak trzeba mówić do dyrygenta, który dziś pięknym koncertem uświetnił ten wspaniały jubileusz. Myślę, że wszyscy o tym wiemy, że historia chóru przeplata się z ważnymi wydarzeniami w naszym mieście, w naszym regionie. I to jest naprawdę taka wielka radość, że ten chór towarzyszył wielu wydarzeniom, poważnym, ważnym, także wydarzeniom podniosłym, ale i także wydarzeniom smutnym, bo taka jest rzeczywistość. Witał ludzi, żegnał ludzi swoją twórczością i swoim dorobkiem, także towarzyszył ważnym wydarzeniom historycznym w naszym mieście. Za to oczywiście trzeba gratulować, bo to wspaniały jubileusz, rzeczywiście i dorobek wielki, ale przede wszystkim trzeba dziękować, dlatego że ten wkład i ta pasja wszystkich, którzy na etapie tych dziesięcioleci pracowali w chórze i tworzyli ten jego dorobek, to naprawdę wielkie poświęcenie. Wszyscy wiemy, że to wynika z pasji, że to jest działalność społeczna, że to właśnie zaangażowanie pozwala, żeby ten chór tak pięknie się rozwijał i mógł takie jubileusze oczywiście świętować. No, proszę państwa, dzisiaj pełna sala, tak trzeba powiedzieć, ale państwo wiedzą, że konkurowaliście z ważnym także wydarzeniem. Nasi piłkarze dzisiaj 3-2 wygrali właśnie i to państwo, no państwo tak. Ale mimo tego, że są tacy, którzy kibicują, są tacy, którzy są wrażliwi na muzykę, przyszli tutaj i świętowali razem z państwem. Proszę panią prezes o przyjęcie tego herbu województwa podkarpackiego na pamiątkę tego jubileuszu i proszę go umieścić w godnym miejscu, żeby przypominał ten czas i to święto. Z podziękowaniem, z gratulacjami, wszystkiego najlepszego, dalszych sukcesów życzę. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję panu marszałkowi i zapraszamy pana starostę powiatu mieleckiego, pana Zbigniewa Tymułę. Dziękuję bardzo, szanowna pani prezes, wraz z pięknym chórem damsko-męskim. Panie dyrygencie, szanowni państwo, będę mówił krótko, bo tu kolejka bardzo długa się ustawia. W ten piękny jubileusz chciałem wam złożyć serdeczne gratulacje w imieniu własnym, w imieniu całego zarządu. Wśród was są młodzi chórzyści, dlatego bardzo im serdecznie gratuluję. Gratuluję wszystkim, którzy zostali dziś odznaczeni, wyróżnieni. Naprawdę te 80 lat minęło szybko. Życzę wam kolejnych jubileuszów. 100 lat i więcej. Widać, że ten chór się rozwija i ten chór trwał będzie wiecznie. Wszystkiego najlepszego, zdrowia i wszelkiej pomyślności w ten piękny jubileusz 80-lecia. Dziękuję panu staroście i zapraszam pana wiceprezydenta Jana Myśliwca, wiceprezydenta miasta Mielca, z dyrektorem Samorządowego Centrum Kultury Jackiem Teichmą. Szanowna pani prezes towarzystwa, szanowni jubilaci, szanowni zebrani państwo, szanowni goście, z okazji tak wspaniałego jubileuszu 80-lecia chóru chciałem w imieniu samorządowców miasta Mielca, w imieniu dyrekcji pracowników Samorządowego Centrum Kultury złożyć serdeczne gratulacje i ukłony za te wszystkie lata
poprzednich pokoleń i ówczesnych tych wspaniałych głosów. Chciałem równocześnie nawiązać troszeczkę historycznie, bo za rok obchodzimy rocznicę 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jesteście jako chór starszym bratem. Cóż jeszcze? Można by popatrzeć na chór i określić to jako fantastyczne współbrzmienie harmoniczne dźwięków. Ileś temperamentów, ileś głosów pod wspaniałą batutą dyrygentów można osiągnąć fantastyczny efekt. I oby to się przeniosło, ten klimat, na nasze rodziny, na samorząd, na polityków. Tego wszystkiego Państwu życzę. I chciałem przesłać pozdrowienia i życzenia od prezydenta Daniela Kozdęby, który chyba niebawem do nas wraca do pracy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy obu panom i zapraszamy chór nauczycielski Akord. No to teraz czas na fan klub Melodii, czyli chór nauczycielski Związku Nauczycielstwa Polskiego i Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu Akord składa serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu. Życzenia owocnej i twórczej pracy, by w następnych latach zespół zdobywał kolejne sukcesy w działalności artystycznej i spotykał się z niegasnącym, entuzjastycznym odbiorem publiczności. Wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w szerzeniu śpiewu choralnego na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Właśnie mamy czym napełnić ten pucharek. Dziękujemy i zapraszamy. Chyba po kostiumach widzę, że to jest chór z Brzezin. Dostojny jubilacie, jak powiedział święty Augustyn, śpiewać pięknie Bogu to znaczy śpiewać z radością. Co znaczy śpiewać z radością? To znaczy, aby rozumieć, że nie można wyrazić słowami tego, co śpiewa się sercem. Dostojny jubilacie, w imieniu księdza Józefa Kłosowskiego, dziekana, a zarazem proboszcza parafii Brzezinę oraz chóru Gloria, pragnę złożyć z głębi serca płynące życzenia dla was i dla waszych rodzin. Życzymy życzliwości, uśmiechu oraz radości z tego, co robicie. Życzymy również dużo, dużo zdrowia, opieki, patronki chórzystu świętej Cecylii, abyśmy mogli się spotkać podczas setnego jubileuszu. Dostojni jubilaci, róbcie dalej to, co kochacie. Jak powiedział indyjski poeta i filozof Tagore, Bóg szanuje nas, gdy pracujemy, a kocha, gdy śpiewamy. Niech was Pan szczerze i błogosławi. Szczęść Boże. Dziękuję mu bardzo za ten portret. To jest właśnie nasz patron Stanisław Lachman. Dziękujemy bardzo. Jest właśnie z Brzezin pochodzi.
teraz zapraszam Stowarzyszenie Muzyczne z Dębicy, Paweł Adamek. Dobry wieczór Państwu, kochani chórzyści. Z okazji jubileuszu 80-lecia działalności Chóru Mieszanego Melodia składam w imieniu Zarządu Dębickiego Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego najserdeczniejsze gratulacje. Gratuluję wspaniałego i bogatego dorobku artystycznego. Dziękując za współpracę z Dębickim Towarzystwem Muzyczno-Śpiewaczym, z zespołami dębickimi, chórami i orkiestrami, z którymi wspólnie, krzewiąc kulturę narodową, wystawiliśmy razem opery Stanisława Moniuszki, Halkę i Jawnutę. Również wodewil Jana Stefaniego, Krakowiacy i Górale, a także opery Giuseppe Verdiego Nabucco i Giorgia Bizeta Carmen. Udział chóru uatrakcyjnił te widowiska i pozostawił niezapomniane wzruszenia w naszym mieście. Życzę dalszych sukcesów artystycznych, wytrwałości i dobrego zdrowia. Kiedy byliśmy tutaj przed laty na jubileuszu chóru męskiego, przywieźliśmy stągwie z winem. Ale ponieważ dowiedziałem się, że większość chórzystów to młodzież, to w tym roku dostaniecie cukierki. Dziękujemy za te ciepłe i piękne życzenia, za te wszystkie prezenty. O, cukiereczek jest 80 lat Chóru Mieszanego Melodia. To jest prezent słodziutki. I zapraszam przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku z panem Feliksem Czopem. Tak? Nie jeszcze? Jeszcze seniorzy, przepraszam bardzo, myślałam, że razem. Rada Seniorów. Zapraszam. 80 lat to piękny jubileusz, ale ja pozwolę sobie złożyć Wam życzenia od młodej Rady Seniorów, która dopiero istnieje rok, ale bardzo się z Wami łączymy. Ja bardzo śpiew lubię, bardzo mnie cieszy, jak śpiew rozbrzmiewa, a tym bardziej, że z prezeską Marysią tyle współpracujemy na różnych odcinkach, więc Marysiu, życzę Ci dużo wytrwałości i takiego kochania tego, co robisz, bo Ty to kochasz, co robisz. Cieszę się również, że Pan doktor Stańczyk odnosi takie sukcesy, bo myśmy od lat współpracowali i bardzo mile Pana wspominam w swojej pracy, bo tam Pan zaczynał swoją pracę. Wszystkiego najlepszego Wam życzę. Dużo zdrowia, dużo radości. Wprawdzie my seniorzy, a tu sama młodzież, ale Wy też będziecie seniorami. W imieniu słuchaczy Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z którym współpracujemy bardzo ściśle ze Stowarzyszeniem Melodia, serdeczne podziękowania za tak owocną współpracę i z życzeniami dalszych sukcesów składamy na ręce Pani Prezes tą skromną wiązankę kwiatów. Z dalszymi życzeniami. Zapraszamy Łucję Bielec. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, jestem pokoleniem seniorów, którzy kiedyś tworzyli społeczność chóralną, nie tylko
melodii, ale wszyscy Państwo, którzy tutaj są, zaczynali w Rzeszowiakach. Marysiu, kochana, bardzo Ci dziękuję, szanowna Pani Prezes, że prowadzisz ten zespół, że prowadzisz ten chór przez wszystkich dyrygentów, na razie właśnie z Panem doktorem Stańczykiem. Tak się złożyło, wrócę do historii, tak się złożyło, że w 1988 roku, kiedy dyrygentem była Pani Barbara Polańska-Więckowska, wyjechałam na niewielkie tournée do Francji, mając ciężko chorego syna. Zdawało mi się, że nie można śpiewać, kiedy człowiek się smuci, a jednak ten wyjazd dał mi ogromną radość, ponieważ poznałam ludzi, którzy przysłali mi później maleńki anons i ten maleńki anons sprawił, że dzisiaj mój syn jest zdrowy, a dzięki temu i Wam, i temu, że mogłam śpiewać tutaj na tej scenie i innych, cieszą się życiem i zdrowiem tysiące podkarpackich kobiet. Dziękuję Wam serdecznie i składam serdeczne gratulacje. Łącznie z serduszkiem, które zostało przez mojego syna ze srebra wykonane dla Państwa. Dziękuję bardzo. Zanim jeszcze zakończymy tą imprezę, Jadzia jeszcze musi swoje powiedzieć, ale ja ze no taki jest los konferansjera. Ja ze swej strony i w imieniu dyrygenta naszego pana doktora Antoniego Stańczyka, wspaniałego dyrygenta i całych wszystkich chórzystów, dziękuję Wam wszystkim bardzo, bardzo, wszystkim delegacjom za kwiaty i życzenia. Chciałam tak takie podziękowanie specjalne dla dyrektora Domu SCK, Samorządowego Centrum Kultury, pana Jacka Teichmy, za właśnie za to, że nam pomaga we wszystkim w zasadzie i z salą, i w sumie nie mamy problemów z pracownikami, z panie Kaziu, panie Darku, plastyczki, panie, pracownicy obsługa Domu Kultury, pracownicy Domu Kultury są bardzo, bardzo życzliwi dla nas i dziękuję im za to bardzo, że możemy właśnie w murach tego budynku gościć. I jeszcze takie podziękowania dla moich koleżanek, kolegów.